Często brakuje w życiu kart. Na ćwierć, na połowę, na full. Gdy się powoli dorasta do spraw, do nowych sposobi się ról. Miało być, bracie, zupełnie nie tak. Miało być, bracie, spokojnie. Mieliśmy baty oszukać i czas. Mieliśmy wygrać w tej wojnie. Milczy kurtyna pełna braw. Historia się wkrada do serc. Chodź. W kabarecie skończyła się gra. Do łez rozbawiła się śmierć. A miało być, bracie, zupełnie nie tak. Miało być, bracie, spokojnie. Mieliśmy baty oszukać. I czas. I mieliśmy wygrać w tej wojnie. Pan Adam Ochwanowski 10 lat temu napisał piosenkę dla Andrzeja Kaczmarka. Brawo, Adam! Panie i panowie, za chwilę grono przyjaciół, kolejne, Andrzeja. Instrumenty klawiszowe, pierwszy kompozytor Piranii, magister sztuki Andrzej Wolski, a towarzyszą mu pani Samuela Modzelewska, pan Janusz Zaczkowski na gitarze oraz At least, but not last. Doktor nauk społecznych Darek Zwierzchowski. W ich wydaniu długo oczekiwane dwa kolejne wielkie przeboje kabaretu Pirania. Najpierw ze słowami Stefka Lipca i Jędrusia Kaczmarka Na hawajskich piaskach, a zaraz potem Spokojnie, mój bracie, z tekstem niezapomnianego, czcigodnego przyjaciela Jędrka Kaczmarka. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Witamy bardzo serdecznie. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy znają te piosenki, to pomogą nam w refrenie. Będzie na pewno wesoło, będzie się można troszeczkę poruszać. Ma ktoś ochotę wstać, potańczyć, bo będzie latynosko troszeczkę. Spokojnie można. Na hawajskich piaskach. Powiedział Stasiu żonie marzence, bierzemy sprawy we własne ręce. Czas kapitalizm budować zacząć i nie zawracać se głowy pracą. Za rok będziemy mieli miliony i opuścimy rodzinne strony, by świat prawdziwy zobaczyć z bliska i wsadzić głowę bestii do pyska. Na złocistej plaży hawajskiej leży z żoną Stasiu Kowalski bykiem, jak kiedyś w robocie. Dzisiaj Stasiu grywa na giełdzie i jak zechce może być wszędzie. Meksyk, Seszele, Santrope. I razem na hawajskich piaskach błyszczy marzenka Kowalska. Ach, jaka szolaska, piękna jak ramka z obrazka. Świat jest ciekawy, barwny i śliczny. Rozwiniemy w sobie trend turystyczny, by móc przeżywać przygody z bajek, już nie sprzedając sera i jajek.
Na Hawajach wszystko fajowe, tylko nie ma wódki stołowej. Za to jest rów i Malibu. Ludzie czarni, ale widzicy, myśl na przykład w morskiej krynicy, dbają o białych sak i bóg. I razem! Na hawajskich piaskach błyszczy marzenka kowalska. Ach, jakaż to laska, piękna jak ramka z obrazka. Teraz można tańczyć. Bracia rodacy, siostry rodaczki, odłóżcie szpadle, grabie i taczki. Nie uprawiajcie na działkach gleby. Zobaczcie Teby, Kretę i Egipt. Choć piękna nasza ojczyzna cała, całkiem bogata, całkiem niemała. Nie to co obce cuda niewidy, no ale tam ciepło i nie ma bidy. Na hawajskich piaskach błyszczy marzenka kowalska. Ach, jaka to laska, piękna jak ramka z obrazka. Na hawajskich piaskach błyszczy marzenka kowalska. Ach, jaka to laska, piękna jak ramka z obrazka. Dziękujemy, dziękujemy. Tą piosenkę śpiewały wszystkie amfiteatry w Polsce właśnie latem. Było naprawdę super. No i druga piosenka, troszeczkę można powiedzieć mniej wesoła, ale zawsze teksty, które były pisane przez Kaczmarka i przez Lipca, mocno trafiały do nas i do odbiorców. Spokojnie, mój bracie, spokojnie. Gdy chodzisz po placach i skwerach, wciąż widzisz, że czegoś tu brak i bierze cię jasna cholera, bo wszystko być miało nie tak. Pomysły masz prawie szalone, rebelia po nocach się śni i budzi się w tobie Stalone. Co walczy do kresu swych dni. Spokojnie, mój bracie, spokojnie, to jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć baty weźmiemy nieraz. Zaciskasz więc zęby i pięści, ze złości byś kopał i wył i darłbyś ich wszystkich na części, dopóki starczyłoby sił. Lecz boję się, czy dobry to sposób, uparcie jak Rambo się bić. Nie lepiej to zza głowy losów wyciągnąć naukę, jak żyć. Spokojnie, mój bracie, spokojnie, to jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć baty weźmiemy nie raz. A kiedy wiktoria się ziści i wszystko już będzie ci w smak, ktoś klątwę zwycięstwa siarczyście, jak ty kiedyś powie tak. Spokojnie, mój bracie, spokojnie, to jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć baty weźmiemy nieraz. Spokojnie,
spokojnie. To jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć łaty weźmiemy nieraz. Spokojnie, mój bracie, spokojnie. To jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć łaty weźmiemy nieraz. Dziękujemy ślicznie. O, widzę, że waga pana posła wzrosła. Proszę bardzo, niech pan spocznie, zbadamy. Proszę łaskawie pokazać język. Nie, proszę nie mieć żadnych obiekcji. Ja się na pana nie obrażę, jak pokaże mi pan język. Nie po to. Proszę pokazać język. Dobra, okej. Okay. Po co pan przyszedł? Panie doktorze, mam pewien problem. Tak. Otóż chciałbym, żeby pan wypisał mi papiery na niepoczytalność. To znaczy, zaraz, momencik. No. Chodzi panu o tak zwane żółte papiery, tak? Żółte papiery, no. Ale po co panu żółte papiery, jeżeli ma pan pełną kadencję bezkarności? No, ale panie doktorze, szybko miną 4 latka, a potem pewna odsiadka. Tak? Ma pan rację, powinien pan myśleć perspektywicznie. Dobra, wypisuję panu żółte papiery dorosłe dla pana. Ma pan dzieci? Ma. Duże, małe? Małe. Małe? Maleńkie? Maleńkie? To ja dla dzieci dam takie... Ile ma pan tych dzieci? Czworo. Czworo? Tak. To ja panu dam dla dzieci 4 żółte papierki małe, a żona? Też czworo. Czworo. Tak. Ma pan jeszcze dla żony i tu dla dzieci. Dziękuję. Ponieważ to może być mało, to ja panu jeszcze wypiszę skierowanie do sanatorium. Do Buzka. Nie, proszę pana, Buzek jest teraz na Śląsku i tam jest morowe powietrze. Ja panu wypiszę do Meksyku. Do Meksyku, super. Przepraszam, a kto będzie ponosił koszty? To znaczy w tamtą stronę pojedzie pan na koszt kasy chorych. Dobra, a jak ja wrócę? Jak pan będzie taki głupi, że pan wróci, to te papiery to się panu należą jak psu zupa. Bo wszystko to, bo ciebie kochała. Proszę państwa, jako że sztuka nie lubi próżni, po tym jak odszedł Jędrek, Małgosia postanowiła stworzyć kabaret Pirania 2, nową Piranię. W jej skład, oprócz Małgosi, wchodzi małżeństwo wspaniałych aktorów Teatru imienia Stefana Żeromskiego, Teresa i Mirek Bielińscy. Przed państwem jedna skromna część tego nowego kabaretu, nowej Piranii, Mirek Bieliński. Prosimy, Miruś. Dobry wieczór państwu. Gosia użyczyła mi beretu Jędrusia i tak... Nie włożę go dzisiaj. Niech tak będzie z nami przez chwilę chociaż. Andrzej zawsze do mnie mówił, wiesz Mirek, z wami aktorami to jest tak, że wam ktoś musi coś napisać, sami nie potraficie nic powiedzieć. No dobra, Jędruś, to teraz twoje teksty polecą. Co się dzieje? Co się dzieje? No co się dzieje? Naród mądry czy głupieje? Czy ma rację tylko góra, która trzyma głowę w chmurach? Rządzą nami ci, co mają. O nas rzadko się troskają, bardziej dbając, by na tacy rosły datki z naszej pracy. Jeździł po nas Rusek lata, z ręki nie puszczając bata. No a teraz dla odmiany razem z Amerykanami. Każdy gość z Zachodu mądry. Radzi, jak prowadzić rządy, każdy pomóc nam się stara, lecz od wizy ciągle wara. Pan prezydent pełen troski i pan premier z łaski boskiej wiedzą, co dla ciebie dobre. Szykuj więc dziadowską torbę. Ty dziadowską, kler pękatą, bo mu się należy.
za to, że komunę wygnał z kraju, choć nie przygnał urodzaju, chyba że tych nawiedzonych, których nie brak z każdej strony. Nie brak im też do pierwszego, no może poza Gowinem. Więc dlatego ja z kolegą marzę o tym dziś, rodacy, żeby z tego, co na tacy, prom zbudować jak ta świca, co doleci do księżyca. Zapakować polityków, oszołomów, fanatyków i odprawić prom z fasonem w długą podróż w jedną stronę. Popatrzcie, jaki ten tekst jest autentyczny, nie? Jędrek napisał go bardzo dawno temu. Pamiętam, jak go zaprezentował, pierwszy raz go usłyszałem. Wpadł do teatru razem z Adamem Ochwanowskim. Nie pamiętam, czy to był wtedy Międzynarodowy Teatralny Dzień, czy jakaś inna okazja. W każdym razie przyszli z Adamem. Adam prezentował swoje utwory, a Jędruś właśnie powiedział ten tekst, który mi oczywiście od razu się bardzo spodobał. Więc możemy mówić o Andrzeju jako o klasyku, prawda? Klasyka to wiecznie aktualne teksty. Dobrze, jeszcze się odważę się zaśpiewać jedną z piosenek Jędrka i Stefcia, Rybki. Jak mi pójdzie? Ja i koleś rybki sobie hodujemy w takim małym wodnym światku pośród szyb, dzięki czemu jak najlepiej rozumiemy, że najlepsza demokracja jest wśród ryb. Tu w akwarium tak naprawdę nikt nie rządzi, każda ryba nieustannie kładnie pyskiem. Na dodatek dno nikomu tu nie szkodzi, mało tego, dno jest wszystkim bardzo bliskie. Demokracji się uczmy od zwierząt, już nie mówiąc o zdrowym rozsądku. One wprawdzie w wartości nie wierzą, ale za to mają we łbach w porządku. Każda rybka sobie sterem i okrętem, każda chwali swoje płetwy i ogonek. Kolorowe walczą z sobą jak najęte, a najbardziej żrą się czarne i czerwone. Rybki walczą między sobą, ale w ciszy, bez powodu, że tak powiem, instynktownie. Walka idzie, ale tego nikt nie słyszy, takie głupie, a się gryzą tak taktownie. Demokracji się uczmy od zwierząt, już nie mówiąc o zdrowym rozsądku. One wprawdzie w wartości nie wierzą, ale za to mają we łbach w porządku. Ja i koleś uwierdliamy naszym rybkom niespodzianie do akwarium włożyć rękę i popatrzeć, jaki popłoch jest za szybką, czuć swą wyższość, niezależność i potęgę. Rozumiemy polityków, co na ryby lubią jeździć dla kompleksów swych zabicia, bo gdy tutaj ma się władzę tak na niby, to na rybach człowiek się czuje panem życia. Demokracji się uczmy od zwierząt, już nie mówiąc o zdrowym rozsądku. One wprawdzie w wartości nie wierzą, ale za to mają we łbach w porządku. Demokracji się uczmy od zwierząt, już nie mówiąc o zdrowym rozsądku. One wprawdzie w wartości nie wierzą, ale za to mają we łbach w porządku. La 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 la. Mirosław Bieliński. Mirek Bieliński. Proszę Państwa, Państwo już znacie, Joanna występowała, ale teraz w takim utworze, który napisał sam Jędrek, w tym ostatnim okresie działalności kabaretu Pirania, te ostatnie 6 lat Joanna występowała z Andrzejem, z Jędrkiem i ze Stefkiem. I ten utwór, który Państwo za chwilkę usłyszycie, dziś będzie wykonany po raz drugi. Ten pierwszy raz
To wtedy, kiedy żegnaliśmy Andrzeja. Joanna Litwin. Asia Litwin, muzyka Eric Clapton, słowa polskie Andrzej Kaczmarek.
Panie i panowie, Andrzej był mistrzem suspensu. Pisał wspaniałe teksty prozą i wierszem, znakomite tłumaczenia do piosenek i autorskie, o czym wszyscy już wiemy. Pisał również mikroformy satyryczne, fraszki i to na długo przed tym, zanim tą tematyką zainteresował się na przykład kabaret moralnego niepokoju w latach 90. Otóż w latach 80. Jędrek napisał cykl satyrycznych mikrofraszek. Ja przechowałem je w pamięci i pozwolę sobie teraz jedną z nich tu przytoczyć. Polecę tekstem Andrzeja. Państwo zechcą zrobić miejsce. Ja będę przytaczał. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Wieleż cię cenić trzeba. Ten tylko się dowie, kto tam interes stracił. Dziękuję serdecznie. To była próbka jędrusiowa w nieudolnym odtwarzaniu. Za chwilę przed nami wspaniały artysta kabaretowy, do którego wiernie pasuje powiedzenie mistrza Antoniego Słonimskiego. Dowcip jest bronią. Nie należy jednak karać za nielegalne posiadanie dowcipu. Stanley Hir, mistrz krótkich form satyrycznych, obiecałem mu brawa. Stanisław tutaj, obecny tutaj. Wąsy od Johanssona. Pewien poseł powiedział, że on nie może przeżyć za swoją pensję do pierwszego. Ryszard Rynkowski. Sejmowa to marna wypłata. Godziwie się nie da żyć. Zresztą człowiek chce zaznać świata. Zamiast o świecie śnić. Najgorsze podobno przed nami. W Brukseli nadchodzi czas, więc spieszcie się z zasługami. Ktoś może doceni was, zagłupi na Sejm, zatępi na rząd. W wymowie niezdarni, lecz zawsze ofiarni, znajdą ciepły kąt. Nie kupi ich Sejm, ni senat, ni front. Na podbój Europy szykują się chłopy, zamiast iść pod sąd. No właśnie. Kilka dni temu w TVP Kultura opowiedziałem pewną anegdotę, którą tak naprawdę wymyślił Andrzej Kaczmarek. Nagrywaliśmy w latach 90. w słynnej naszej tokarni w Muzeum Wsi Kieleckiej, program telewizyjny. No i redaktor mnie się pyta, to ty, Stasiu, podobno w latach 80. jeździłeś bardzo dużo po Polsce. Na co wtrącił Andrzej Kaczmarek. Tak, Stasiu był bardzo dużo wtedy jeździł, ja pamiętam to. Ale 3 razy był w domu. Tak, a dlaczego? Bo on ma 3 synów. Taka szpilka. A Jędruś lubiał wypić, to co wiemy. Lubiał zjeść golonki na trasie, a jakże. Gdzieś pamiętam w zachodniopomorskim, kiedyś to szczecińskie jeszcze było, jak żeśmy grali razem w latach 80. No, ale przynajmniej odżywiał się wtedy bardzo zdrowo. Nie tak jak teraz, bo teraz są wspaniałe, piękne, pachnące wędliny, o której zaśpiewa Sylwia Wrzeszczak. Tam ta wędlina leży i wygląda tak, żeby uwierzyć, że ma bardzo dobry smak. Ale ma zapach, który ciężko jest ci znieść. Ty trochę zjadłbyś, ale piesek nie chce zjeść. Czy na pewno zjesz ją ze mną? Ona tłusta jest, taka sama jak ty. Ona ma swój kres, chociaż pięknie lśni. Głodny jesteś, więc jesz, nie masz dna, kilo albo dwa, a promocja trwa. Boli brzuch, tracę smak i tracę słuch. Tamta wędlina, tak mało o niej wiesz, pełna konserwantów, a codziennie jesz. Smacznego!
w latach 90. zakupiłem nowy samochód z Ameryki, a Andrzej Kaczmarek mówi, daj no się przejechać. Przejechał się, wysiadł z tego samochodu i mówi, mają chamy pieniądze. To było słynne jego powiedzenie. A teraz nie tylko Johansson, nie tylko ja, ale słynny pan z wąsem, Sławomir. Jedziemy! Gdy tylko wolne jest, czy miasto to, czy wieś, ten jedzie w góry. Polak ma taki gest, że jedzie sobie gdzieś bliżej natury. I jak napije się, co chyba każdy wie i rację przyzna, że najważniejsze wtedy są wróg, horror i ojczyzna. Miłość, miłość w Zakopanem, pani się pobiła z panem. Ona z PiSu, a ten facet był z Platformy. Miłość, miłość pod Tatrami, miłość między Polakami. Pani z panem się pobiła o reformy. Reformy! Dzięki! Stanisław tutaj. Stanisław tutaj. Staszku. Proszę zobaczyć, jakie Stanisław ma wąsy. Prawda, że jeden ze skoczków zapatrzył się w wąsy Staszka i dlatego przegrał. Przegrał. Oczywiście, ale na koniec muszę powiedzieć coś wesołego. Można? Wesołych świąt. Stanisław tutaj. Zobaczmy teraz milionerów. Cześć, Ładzie! Cześć, Ładzie! No, żebym przyszedł troszkę cię odwiedzić na święta. Dobrze, że przyjechałeś. Co tak pusto we wsi? Sam jesteś? Cała wieś wyjechała. Gdzie pojechali? A Kanary, Tunezja, Egipt. No, duch mordy. Grają w audiotele, to i mają na co jechać. No. A ty dlaczego tak siedzisz? A nas dwóch zostało. Kto został? Heniu Gałązka. Aha. Siedzi. Za co Heniu siedzi? A Heniu wymyślił w zeszłym roku, że przebije wszystkich w śmigusie, dyngusie. Aha. Stary, i wiesz co zrobił? Co zrobił? Otworzył tamę. U Jezu! I wsi wymiatło. No jak on wyjdzie, to tak? Ja idę siedzieć za a ty niego. Za co byś siedział? W milionerach grałem. To wolno grać. To wolno, stary, a wiesz jaka sytuacja. No, co było? Już 125 tysięcy w kieszeni. Uj. Gram dalej. Aha. I nagle pada pytanie. Aha. Czy pana żona zdradza pana raz w tygodniu, aha, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, czy codziennie? Ojej. No to zgłupiałem. No tak. To w jakieś koło ratunkowe może poproszę 50 na 50, aha, nie? A prowadzący mówi, a nie lepiej telefon do przyjaciela. No troszeczkę mnie wtedy zdenerwował. No tak. To widzi, że ja jestem zdenerwowany, to mi przepraszam, niech się pan uspokoi, to może trzecie koło ratunkowe zapytamy publiczność. No, no. Jak? No to dopiero wtedy, jak wpadłem w szał, zdemolowałem całe studio, tego poddusiłem prowadzącego, wiecie, no aferę. Ale co będzie, co cię tak wkurzyło? No jak to co? Przecież na widowni to się działa cała nasza wieś. No. Uj! No to co to, wesołych świąt, bawimy się, nie? No, no, proszę bardzo. Milionerzy jakże aktualni, prawda? To już Wit mówił jedną z fraszek, którą znaleźliśmy przygotowując się do tego spotkania z państwem, bo Andrzej to przecież mistrz słowa. Mam nadzieję, że nie pomylę. Kolejna taka, która została odnaleziona wczoraj późnym wieczorem. Wielkie mi uczyniłaś pustki w domu moim. Ma huto Katowice tym zjawieniem swoim. Proszę państwa, jakakolwiek zapowiedź teraz i tak będzie niekompletna, bo za chwilkę wykonawca, którego państwo znacie, lubicie, a który, tak jak pewnie za chwilkę to samo powie, znał się z Jędrkiem jak mało kto z nas. Janek Kozłowski i Bronek Opałko. Ten pan w żółtych spodniach w kratę, mistrz jednego dźwięku, ale kompletnego, i Bronek Opałko. Dobry wieczór państwu, ja tak dzisiaj. Ale z wielką chęcią, bo naprawdę było mi przyjemne, była to dla mnie wielka przyjemność
występowania z Jędrkiem, takim wyjątkowym prześmiewcą w tamtych latach. Naprawdę. I dlatego chciałem mu poświęcić piosenkę o Salvadorze Dalim. Dokuczliwą zimową porę, gdy niektórzy jeszcze mocno spali, szedł do nieba mala Salvadore, szedł do nieba Salvadore Dali. W chmurze jasnych, blaszanych iskier, w skandalicznym kapeluszu na bakier, jechał skromnie na wozie ognistym, a na zwykłej płonącej żyrawie. Każdy wybiegł na ulicę jak stał, obrażony i zły, nie na żarty. Każdy klął, gapiąc się przez szkła, z nosem stromo w niebiosa zatarty. To płonąca żyrafa i waria, to jest granda, gdzie strach pożarna. Niech ugaszą, niech się zwierzę nie męczy. Zobacz panu właśnie mi jak księżyc. Zaraz zniknie jak duch konstelacja. To jest, panie, zwykła prowokacja. Do nieba to poważna sprawa. Mógłby włożyć choć buty i krawat. A on gnął, rozsypując konfetti, przeskakując na oknie firmamenty. I gdy słuchał ognistych inwekty, był tym razem podwójnie w niebo wzięty. Zaraz potem podążał cały orszak, trzy spłakane srebrne agrawki i spowity smutkiem szklany kościół. Wszyscy wierni i w stanie łaski. I żyrafa, i gumowy tramwaj, i grająca na trąbkach straż pożarna. Wszak na co dzień tego ujrzeć się nie da. Wielki sen, co wstępuje do nieba. Wielki sen, który ginie, konstelacja. Ach, to była cudowna prowokacja. A ponieważ jeszcze był karnawał, to pobiegłem, żeby kupić krawat. A to wszystko, drodzy państwo, działo się w 89 roku Anno Domini, 21 grudnia. Tak wtedy było. W dokuczliwą zimową porę, gdy niektórzy jeszcze mocno spali, szedł do nieba mala Salvadore, szedł do nieba Salvadore Dali. Jan Kozłowski, 40 lat na estradzie ze mną. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, dziękuję państwu.
za ogólne wsparcie, bo jakoś tak ostatnio nie było ze mną dobrze, ale myślę, że dla was będę żył. To naprawdę Jędrek by się ucieszył. Dla państwa, od niego, do gwiazd, do gwiazd. Kończyliśmy nasz program tak. Raz, choć jeden raz, sięgnąć gwiazd. La, 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 la. Poszybować, pofrunąć pod ten blat, pod runą na chwilę, odbić się od dna. Znów mieć w sercu żar, chociaż raz. La, 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 la. Płonąć listem miłosnym, nie szczęśmie żywiąc, nie płacić rachunków i rat. Nim komuś zawieje, nim losny autobus wyruszy, ja niosę nadzieję, jak grosik przy duszy. Niosę, chociaż w butach pełno dziur. Mijają jesienie, wciąż dalej i dalej do celu. Ja niosę nadzieję, jak stary kapelusz, i wciąż mocniej świeci o niej blask. Raz, oszukać czas, jeden raz. La, 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 la. Iść przez puste ulice, pod wiosennym księżycem, złatanym latawcem pod miasto. Więc napijmy się jeszcze raz. La, 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 la. Za tą miłość i ziemię, za natchnione jesienie, za purpurę, za chmurę, za las. Nim kobuz zapieje, nim nocny autobus wyruszy, ja niosę nadzieję, jak grosik przy duszy. Niosę, chociaż w butach pełno czuł. Mijają jesienie, wciąż dalej i dalej do celu. Ja niosę nadzieję, jak stary kapelusz, i wciąż mocniej świeci ogniem blask. Raz, choć jeden raz, sięgnąć gwiazd. La, 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 la. Poszybować, pofrunąć, po ten raz, po tę runą, na chwilę odbić się od dna. Dziękujemy państwu. I zdrowia przede wszystkim życzymy. Zdrowia, dobrych, miłych, wesołych świąt również, jak to starze ujął. Dziękujemy. Janek Hans Kozłowski, dziękujemy wam. Wiele lat Jędrek spędził w kabarecie Pigwa Show, jeżdżąc nie tylko po kraju, ale także po całym świecie, byli wielokrotnie za oceanem. Moi drodzy, jeszcze jedna fraszka, którą Wit gdzieś tam odkrył po latach. Fraszka oczywiście Jędrka z połowy lat 80. Pozwólcie, że to będzie ostatnia już fraszka, że ją przytoczę. Wstąpiłem na ciało, bo mi się zachciało. Lat miała 44, ale te ordery. Panowie, te ordery. Jędrek Kaczmarek. Za mną instalują się, jak państwo widzą, muzycy grupy U Ojca, która w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia, a założył ją 40 lat temu. Wojtek Stachurski, obecny. Wtedy, 40 lat temu, z Jędrkiem Kaczmarkiem często występowali na wielu imprezach studenckich, akademickich. Potem już razem nie występowali, ale to nie znaczy, że... Wojtek, jeżeli jesteś gotów, to proszę. To nie znaczy, że nie kontaktowali się ze sobą, nie przebywali ze sobą. Wojtek, pozwól. Co? Chodź do tego tam, do stojącego. Wojtek, jak ktoś inny gra, to on się nie odzywa. No to. A ten gra.
Podciągnij go sobie albo wyciągnij, dobrze. Od razu dam koleżance. Dobrze. To co, mogę was zostawić już samych? No tak. Proszę państwa, grupa Łojca i Wojtek Stachurski. Zanim zaczniemy, to dwa słowa Andrzeju, bo poznaliśmy się autentycznie ponad 40 lat temu. Wtedy ja byłem początkującym twórcą studenckim. Andrzej jeszcze studentem nie był, ale potem już spotykaliśmy się na różnych imprezach studenckich. On prowadził swój zespół, grupę Andrzeja Kaczmarka, w której śpiewała i jego ówczesna żona Jolanta, a ja prowadziłem studencki już zespół u ojca, w którym śpiewała moja żona Jolanta, dla odmiany. Potem się tak złożyło, że Andrzej załapał drugą żonę, która ma na imię Małgorzata. I tak się złożyło, że ja też. I moja żona, dla odmiany, ma na imię Małgorzata. Także mieliśmy dużo wspólnego ze sobą, oprócz tego, że mieliśmy figurę podobną. Ja byłem wyższy, znaczy jestem wyższy, ale Andrzej miał większą brodę, także wszystko się wyrównuje. Proszę państwa, zespół ojca, ojciec to ja, to są moje dzieci. Oprócz tego młodego człowieka za gitarą stalową, to jest mój wnuczek. A zaśpiewamy państwu piosenkę z tamtych lat właśnie, napisaną 40 lat temu, specjalnie odkurzoną dla Andrzeja. Jędruś, dla ciebie. Mój świat. Dobry wieczór. Blaskiem słońca, oto mój świat, ogrzany ciepłym rok. Kilka lalek, liść pluszowy, domy, ludzie, stary sad. Trochę wspomnień kolorowych, kwietne łąki młodych lat. Oto mój świat, osnuty siecią marzeń. Oto mój świat, miłości pierwszej czas. Zapisane pamiętniki i wyznania pletnią noc. Kilka słów, trochę muzyki i młodego wina moc. Wśród wielu dni wciąż szukam samej siebie, a wokół mnie przepływa. Brak łez. Brak łez.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Te brawa to zapewne za mój słynny refleks. Proszę Państwa, jest osobistość wśród nas, która zasługuje na komplement, jakim obdarowywany na całym świecie był genialny Frank Sinatra. Mawiano o tym artyście człowiek głos. Na całe szczęście my w naszej małej świętokrzyskiej ojczyźnie też mamy taką osobistość. Za chwilę w dwóch utworach, pierwszym dedykowanym pamięci Andrzeja Kaczmarka Unforgettable, niezapomniane z repertuaru chociażby Nat King Cole'a oraz drugi utwór Wierzę w to, słowa Tomek Kordeusz, muzyka, wykonanie, obecność przed Państwem Mr. Voice Piotr Salata. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo, bardzo pięknie. Bardzo jest mi miło, że mogę się z Państwem dzisiaj spotkać. Dziękuję organizatorom, pani Gosi głównie za zaproszenie na ten wyjątkowy wieczór, na ten wyjątkowy koncert. Mam nadzieję, że w części chociaż będzie on dla Państwa niezapomniany, tak jak dla mnie. Jak niezapomniany był nasz kochany Andrzej i jemu właśnie głównie dedykuję tę piosenkę z repertuaru Nat King Cole'a. Unforgettable, niezapomniane. Unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone
so unforgettable, thinks that I am unforgettable too. Dziękuję Państwu bardzo pięknie. Unforgettable specjalnie dla Andrzeja, oczywiście dla Państwa. I kolejna piosenka autorstwa, tak jak powiedział Wit, Tomka Kordeusza, z którym już dopracowaliśmy się dwóch płyt i po części mojej muzyki. Pozdrawiamy Tomka. Tomek jest z nami. Pięknie śpiewał dla Państwa. Pozdrawiamy Cię, Tomku. No, piosenka z przesłaniem. Ja za każdym razem, kiedy ją śpiewam, wzruszam się. Wierzę w to specjalnie dla Państwa. Nie wierzę w to, że nie można unieść się do nieba. Nie wierzę w to, że miłości ludziom nie potrzeba. Wierzę, że słowo wybacz prawdą jest, jak strumień, co wypływa z naszych serc. Nie wierzę w to, że muszę wciąż mieć więcej. Nie wierzę w to, że czasu bieg odkręcę. Nie wierzę w to, że silni są ważniejsi. Nie wierzę w to, że wielcy są równiejsi. Dobra, tylko jedna droga. Nie wierzę w to, że nie można znaleźć swego Boga. Wierzę, że żyją święci w każdym z was. A ziemia jest jak okręci w morzu gwiazd. Nie wierzę w to, że trudno wierzyć w ludzi. Nie wierzę w to, że świat się nie obudzi. Nie wierzę w to, że silni są ważniejsi. Nie wierzę w to, że wielcy są równiejsi. Nie wierzę w to, że przyjaźń nie istnieje. I nie wierzę w to, że głupi ma nadzieję. Piotr Salata. Dziękuję pięknie.
Płyta PS to jest ten drugi album. Czuła gra ten pierwszy. Ta druga płyta już złota. Piotr Salata. Piotrek, zostań z nami już na scenie, proszę państwa. Piotrek zostaje, a pozostałych wykonawców prosimy do nas tutaj na scenę. Jolanta Kaczmarek. Jola Kaczmarek, proszę. Tomek Kaczmarek z zespołem Asia Litwin w składzie. Rafał Ptaszyński, Kajetan Strzelczyk. Specjalny udział Tymek Kaczmarek, wiersz. Przestań się kręcić po tej scenie. Stań koło mnie. Marek Fiałkowski, proszę bardzo. Wszyscy bijemy brawo, proszę Asia państwa. Litwin. Joanna tak, Litwin. Asia. Bronek Opałko. Janek Kozłowski. Zespół U Ojca. Grzegorz Kozera. Andrzej Wolski, Darek Zwierzchowski, chodźcie do nas. Witek Samuela Świątczak. Modzelewska. Janusz Witek Zapkowski. Świątczak. Stasiu, tutaj, chodź tu. I Mirek Bieliński, chodź Mireczku. Stańcie przed nami wszyscy. Tomek Kordeusz już jest. Ze specjalnym udziałem Jana Wojdaka oraz Adama Ochwanowskiego. Brawa dla państwa, brawa dla tych wszystkich, którzy pojawili się na tym koncercie, przyjaciół Andrzeja Kaczmarka. Wydarzenie pod honorowym patronatem posła do Parlamentu Europejskiego. Prosimy na scenę Małgosię Kaczmarek. Honorowy patronat, pan dr Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, pan marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, zarząd reprezentuje dzisiaj pani marszałek Agata Binkowska. Dziękujemy za przybycie. Małgosia Kaczmarek, prosimy na scenę. Wielkie brawa dla Bractwa Andrzejowego. I prosimy teraz o nadzieję. Prosimy o nadzieję. Niezwykle piękny utwór opatrzony tekstem Jędrusia Kaczmarka z muzyką Andrzeja Wolskiego. Dlaczego lżysz cała zima? Naprawdę nie masz dokąd iść. Twój widok przypomina ostatnia gałęź liść. W twym sercu zawsze tlił się żar. W oczach błyskały iskry. Przy tobie cieplej było nam. Siądź przy nas, przytulimy cię. Zostań z nami, nadzieją na zawsze. Bądź pomocna w zimowej godzinie. Z tobą jednak naprawdę jest łatwiej przetrwać życie cyrkowca na linii. Choć wiatr ci ciągle zmaga twarz, los rzuca kłody raz po raz. Chociaż na chwilę uśmiech daj, ten, który zmienia w piasek łaz. Jesteś sama, przecież wiesz, żeś nam potrzebna, tak jak chleb. Czekajmy razem,
lepsze dni. W łóżka bcie, narzuć ciepły plec. Zostając z nami, nadzieją na zawsze. Bądź pomocna w zimowej godzinie. Z tobą jednak naprawdę jest łatwiej przetrwać życie cyrkowca na linii. Zostawiamy Państwa z nadzieją. Dziękujemy. To już koniec. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za przybycie, a artysto za tak piękne wykonanie i uczczenie pamięci Andrzeja. Dziękuję. Młody kaszmarek ma ciąg na mikrofon, co z niego wyrośnie. Prosimy dzisiaj zaśpiewa 100 lat na mojego dziadka. Sto lat, niech żyje, żyje nam w pamięci naszej. Sto lat, niech żyje, żyje nam jeszcze raz. Jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje, żyje nam. A kto? Mój dziadek. Brawo! Brawo, Tymek! Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. I pozostawiamy Państwa z nadzieją do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Na mojego dziadka i wyśpiemy mu prezenty i proszę mu zapalić świeczkę.